jest prosty. Bardzo, bardzo widoczne jest przesłanie tego, co jest budowane. Tak naprawdę wydaje mi się, że przeciętny człowiek może powiedzieć, że to jest smutne, ale trzeba w tym wszystkim odkryć jego piękno. W tej prostocie jest ciekawa. Nie zawsze kwadrat, nie zawsze prostokąt. No tej bezduszność jest taka przytłaczająca człowieka. No, nie ma żadnych detali, ozdobników. Przede wszystkim podoba mi się ten jego optymizm wojenny. Prostopadłościenne bryły. Galeria dwupiętrowa, połączone te bloki w jeden ciąg handlowy. Taras, czyli podcienia, charakterystyczne dla modernizmu. Nie zamknięta cała powierzchnia, tylko przejścia, różnego rodzaju pasaże i podcienia, tak? Płaskie dachy. Jestem zachwycona okrąglakiem. Dlaczego? Bo jest piękny. To jest bardzo ciekawy, prosty pomysł. I rzeczywiście nie przeszkadza, myślę, że nikomu jest. No jest generalnie fajną formą, która jest przyjemna dla oka. Poznań jest takim miastem, które sobie niczego nie wyburzyło i chyba, chwała Bogu, niczego sobie nie wyburzy. W różnym stanie są te budynki, jedne w lepszym, inne w gorszym, ale wszystkie stoją i wszystkie można oglądać.